przyszłam dlatego, że jestem warszawianką i parafianką i chciałam oddać hołd wielkiemu duchownemu i Polakowi. Jestem bardzo mile zaskoczona i wydaje mi się, że ten hołd, który teraz warszawiacy składają, jest jak najbardziej na miejscu. Też chciałem oddać hołd, pokłonić się prymasowi, którego nawet raz w życiu spotkałem. Na takim spotkaniu wspólnoty trzeźwościowej prymas przyszedł, uczestniczył w tym spotkaniu. W takiej wytartej na brzegach sutannie. No, odebrałem go jak człowieka wielkiej skromności, takiego cichego, skupionego. Czułem się taki swobodnie przy nim. Biskupi i kapłani, my wszyscy pamiętamy lata Twojej ofiarnej służby i dlatego dziś pokorną obecnością i szczerą modlitwą polecamy Ci Bożej miłości. Jednak to, że był kardynałem, jednak to, że był prymasem, stwarzało pewien dystans, który on zawsze próbował przełamać. On wychodził pierwszy, tak jakby chciał człowieka przygarnąć do serca, tak bezpośrednio. No, od razu pojawił się pewien żal, że nie odbyłem z nim paru rozmów, które chciałem jeszcze odbyć, że w tym zabieganiu jakoś paru pytań nie zdążyłem mu zadać. Biskup Tokarczuk i na pewno kardynał Głęb przede wszystkim kierowali się sumieniem i robili czasem rzeczy, które były niezrozumiałe. A one dopiero po latach okazywały się najsłuszniejsze. Nie, broń Boże, nie ingerował w scenariusz. W pewnym momencie powiedział, niech ludzie zobaczą, jak to było, ale pozwalał się prowadzić. Jego znaczenie i wielkość jeszcze będzie dopiero się ukazywała w całej pełni. Zapytałam go, jak wyobraża sobie ten drugi świat, świat po śmierci. I ksiądz kardynał powiedział wtedy, że niebo jest dla niego z pewnością taką rzeczywistością, w której nie ma czasu, nie ma przestrzeni, nie ma zegara, ale w której, jak wyraził nadzieję, będzie mógł spotkać swoich bliskich. Pamiętam też, że kiedyś na jednej z konferencji z pamięci bez trudu recytował dzieła Horacego, Wergiliusza po łacinie. Także był takim wielkim humanistą, wielkim klasykiem, człowiekiem wielkiej kultury, człowiekiem bardzo serdecznym, bardzo skromnym i bardzo ludzkim. Nigdy pierwszy nie kończył rozmowy, nigdy nie dawał do zrozumienia, że nie ma czasu. Zawsze odprowadzał gości do drzwi. Też co ciekawe, kiedy zapraszał wcześniej na różne spotkania, też w gronie bliższych znajomych, zawsze wcześniej przesyłał listę gości. Także też widać człowieka ogromnej klasy i ogromnej kultury. Dziś Kościół w Polsce i cała nasza ojczyzna oddaje hołd świętej pamięci kardynałowi Józefowi Glembowi, prymasowi wielkich przełomów. Choć wiedzieliśmy, że ksiądz kardynał Głęb zmaga się z poważną chorobą, wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas wszystkich. Po ludzku czujemy dziś ból i smutek, bo odchodzi od nas człowiek wielkiego autorytetu, mądrości, pasterz według serca Bożego, niestrudzony głosiciel Słowa Bożego i szafarz sakramentów.
W imieniu Rzeczpospolitej składam hołd jego pamięci i moje gorące podziękowania. Abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech tam nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.